Czy słyszałeś kiedyś o koordynatorze opieki? Czy jeśli tak, to wiesz, czym on się zajmuje? Jeżeli nie, to zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu, bo dzisiaj właśnie opowiem o tym, kim jest koordynator opieki. Zapraszam do oglądania. Został przeprowadzony pilotażowy program POZ+. Z tego oto programu wynikało jasno i zdecydowanie, że koordynator opieki ma szansę zrewolucjonizowania opieki zdrowotnej w naszym kraju. Zatem czym zajmuje się koordynator opieki? Kim on tak naprawdę jest? Co robi? Co może dać tak naprawdę pacjentom? O tym w dzisiejszym filmie. Przede wszystkim powiedzmy sobie to, że od 1 października 2021 roku właśnie ta rola koordynatora opieki powstała w placówkach POZ. Od tegoż to właśnie roku i od tego miesiąca i od tego dnia ministerstwo bardzo powoli wdraża właśnie program, w którym to koordynator opieki będzie częścią placówek POZ. No ale czym tak naprawdę zajmuje się koordynator? Koordynator to jest osoba, która ma być pośrednikiem między niedostępnym lekarzem a bardzo dostępnym pacjentem. Jest to osoba, która jest pośrodku, osoba, która jest w przepływie komunikacji, która jest dostępna, która ma możliwość informowania pacjenta o kolejnych krokach, ma nawet takie zadanie, żeby właśnie pacjenta informować, co dalej będzie się z nim działo, jakie są kolejne działania, jakie zostaną podjęte przez lekarza. Zatem koordynator opieki to jest taka osoba pośrodku, która z jednej strony ma pacjenta, a z drugiej strony ma lekarza. I dzięki koordynatorowi właśnie odbywa się komunikacja. Dlatego uważam, że każdy koordynator opieki powinien przeczytać moją książkę 7 zasad dobrej komunikacji nie tylko z seniorami. To jest coś, co nie może umknąć Waszej uwadze. Jeżeli jesteście osobami, które są pośrodku, które mają komunikować się między właśnie pacjentem a lekarzem, ta komunikacja wcale nie będzie łatwa. Zatem zachęcam, zapraszam do przeczytania tej oto książki, która odpowie na wiele Waszych pytań, która odpowie na wiele Waszych wątpliwości, która bardziej pozwoli zrozumieć stanowisko pacjenta, bo być może pracując już w POZ-cie rozumiecie stanowisko lekarza, ale nie do końca może Wam się udaje zrozumieć stanowisko pacjenta, zatem zachęcam do tej oto książki, znajdziecie ją na stronie czas-seniora.pl w zakładce sklep. A jeżeli chcecie szkolić się, jeżeli chcecie wiedzieć, jak pracować z seniorami, w jaki sposób właśnie się chociażby z nimi też komunikować, bo mam też taki kurs na swojej platformie e-learningowej, czyli akademia-czas-seniora.pl. Tam znajdziecie także kurs, który to podpowie Wam, jak się komunikować z seniorami, ale też wiele, wiele innych. No dobrze, to przechodzimy do następnej informacji o koordynatorze opieki. W pierwszym etapie koordynator opieki będzie zajmował się profilaktyką. Jego zadaniem będzie właśnie profilaktyka osób chorych czy też narażonych na różne choroby. I tutaj program zakłada, że właśnie w tym pierwszym etapie wdrożeniowym koordynator opieki będzie głównie skupiał się na tych zadaniach profilaktycznych.
Drugi etap, bardzo podoba mi się nazewnictwo, ponieważ nazywa się zarządzaniem chorobą. Cóż to takiego jest? No właśnie, jeżeli już nasz koordynator będzie miał pacjentów, którzy to chorują przewlekle, to będzie miał on za zadanie zarządzanie ich chorobami, czyli umawianiem różnego rodzaju specjalistów, szukaniem, komunikowaniem z lekarzem pierwszego kontaktu, komunikowaniem się i pokazywaniem, w jaki sposób i gdzie, do których placówek się udać. Zatem koordynator będzie zarządzał naszymi chorobami, krótko mówiąc. Świetnie, prawda? Co to tak naprawdę oznacza dla nas, dla pacjentów, dla osób, które korzystają właśnie z placówek POZ? Po pierwsze, oznacza to dostępność koordynatora. Do lekarza musimy się zapisywać, czasem musimy czekać krócej, czasem dłużej, natomiast koordynator będzie dostępny dla nas. Bardzo dobra informacja, jeżeli tak rzeczywiście będzie i tak się stanie, to bardzo dobra informacja, bo ja chciałabym się trochę dowiedzieć o moich chorobach, chciałabym trochę więcej o nich wiedzieć, by móc im zaradzić po prostu, albo by móc im przeciwdziałać. Zatem koordynator opieki to jest osoba, która będzie dostępna tylko i wyłącznie dla nas. Kolejne to, co dostaniemy od koordynatora opieki, to plan leczenia. No nic lepszego nam się nie może zdarzyć. Słuchajcie, zawsze to tak naprawdę my musimy zabiegać, myśleć, no właśnie planować nasze leczenie. Musimy się zastanawiać, do którego lekarza poprosić o skierowanie, bo tutaj nas boli, a tam nas strzyka i my właściwie nie wiemy, w którą stronę mamy iść. No i tak właśnie sobie strzelamy czasem, tak? Czy tu, czy tu, czy tam. Koordynator opieki doskonale będzie poinformowany o naszych chorobach i on będzie miał plan dla nas. Będzie miał plan, do jakich lekarzy powinniśmy iść. Będzie miał plan na to, w którym kierunku powinno iść nasze leczenie. Bardzo dobra kolejna informacja. I ostatnia bardzo dobra informacja w tym filmie to sprawny przepływ informacji. Czasem nam jest trudno, kiedy idziemy do lekarza, wytłumaczyć to wszystko, co się w nas dzieje. Czasem trudno jest nam przypomnieć sobie, co powiedział lekarz jakiejś innej specjalizacji. Kiedy będzie nam właśnie pomagał koordynator opieki, to on będzie się zajmował przepływem informacji między nami a lekarzem i między lekarzem a nami. Nic lepszego nie mogło nam się zdarzyć. Słuchajcie, mam tylko nadzieję, że rzeczywiście koordynatorzy opieki będą w 100% wykonywać swoje zadania i rzeczywiście, że to będzie tak wyglądało, jak wygląda w ustawach, jak wygląda na papierze. Bardzo bym sobie tego i Wam życzyła, bo myślę, że taki koordynator opieki rzeczywiście jest nam potrzebny. Jest potrzebny każdemu z nas do tego, by właśnie zaplanować działania związane z leczeniem, by doinformować pacjentów, by komunikować się z lekarzem. To jest naprawdę bardzo ważne dla nas, dla osób, które udają się do lekarzy, by te informacje posiadać. Zatem, drogich koordynatorów, zachęcam do przeczytania mojej książki, drogich pacjentów, zachęcam do tego, by się po prostu w swoim POZ-cie spytali, czy już taki koordynator, taka funkcja koordynatora opieki istnieje. Jeżeli tak, to śmiało zadawajmy mu pytania, idźmy, pytajmy się, kiedy możemy się spotkać, kiedy możemy właśnie uzyskać interesujących nas informacji. To wszystko w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie ważny, potrzebny. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, daj komentarz. Widzimy się niebawem. Pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji. Życzę dużo uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.